Serwus, ja jestem Nairo007. My mamy z kolejny odcinek z Mad GunZ, czyli z tych szalonych ganów. Dobra, nieważne. Nie próbuję tutaj, nie wiem, powiedzieć co to jest Mad GunZ, bo no dosłownie tłumacząc, szalone pistolety. No więc po prostu nieważne. Więc teraz tak, mam tego jednego klucza, bo tylko... No wiecie, no. Wiecie, że ja w ogóle nie gram, no. W sensie nie w to. Poza odcinkami to. Tylko Fortnite, jakieś Need for Speed itp. Tak to tam dużo nie gram. Wiecie sobie, tą skrzynkę otwórzmy, tak naprawdę żadnych innych nie otworzymy chyba nigdy w życiu. Zresztą z tego może nam więcej wypaść, tylko mam nadzieję, że coś fajnego nam wypadnie tym razem. W sensie, nie żebym narzekał na tą grę, no ale nieważne po prostu. Dobra. I tutaj mamy speed up za obejrzenie reklamy. Bardzo chętnie. Polecamy. Aha, to... Ja w ogóle to oglądałem, jak to speedupuje tylko parę sekund, minut, to dobra. W każdym razie... Arena, building... Słuchajcie, ja ogólnie chciałbym sobie wziąć... Adventure... I zobaczymy, czy tym razem nam się uda to zrobić. Kozak, nie? Już któryś raz oglądam tą cutscenkę. No Jezus Maria, koty kradną nam kosmici. Ratunku! Musimy im pomóc. I się zaczyna moja ukochany moment. Bla 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 bla. Dobra, nie gadaj mi tam, ja już sobie wolę tutaj postrzelać do tych. Już są 2 hity. O, chyba jednak nie na 2 hity, wiecie, coś mi się wydawało. Albo nie wszystkie na 2 hity, albo niektóre tylko na 2 hity dodają. Najgorsze są te koty. Tutaj eksplodowują. I których się nie da w ogóle w żaden sposób pozbyć. Wezmę sobie, wiecie co, amunicję. Nie wiem, co za brzydel jakiś. Brzydki jesteś, szczerze ci powiem. Jak na kota to straszliwie. Dawaj, bla bla bla, szybko, bla bla bla, bla bla bla, blujcie. O, lecą już złe rzeczy, które chcą kradnąć koty. Nie wiem, przez przypadek się uleczyłem. Choć tego nie chciałem, szczerze. Okradli nam jednego kotka. No nie. W ogóle to jest najgorsze, że jak już... wypuszczą w ciebie takiego typa, to jakbyś nie masz możliwości za bardzo się uchronić przed nimi. Ci patrzą w górę. Dobra, i teraz trzeba tego bossa tam zabić zaraz, który tam będzie. Tam gdzieś jest. W ogóle ammo se wezmę. Bo szczerze z tym bossem on wcale nie był trudny do pokonania, tylko największy problem było po prostu to, że mi amunicji w pewnym momencie zaczynało brakować. I to było złe. Dlatego wydaje mi się, że jeśli teraz mnie nie uda, to po prostu będę musiał kupić jeszcze snajperkę i RPG, znaczy RPG, i broń ciężką, żeby mi się udało w końcu pokonać tego bossa. No 2 hity ten dat. Tylko te koty wstrętne. Dlatego jakby gra tutaj sama promuje jakby używanie snajperek w tym trybie. Możecie promuje, żebyśmy byli bardzo daleko od tych rzeczy, od tych ufosiów, które nas tutaj napadają. Żeby te koty, które później będą chciały nas bombardować, po prostu nas nie dosięgły ich jakby bomby. Dobra. No i teraz do tego UFO wielkiego ziomka. Kiedy on się pojawi? Mam bardzo mało amunicji do tego, tylko do tego coś tam się... Pojawiłeś się. Cześć, ja tam w niego nie strzelam, ja całą amunicję... Na te rzeczy, aha, teraz wypuszcza tych frajerów. I to jest najgorsze, jak my mamy się przed tymi frajerami wybronić? Okej, oni akurat nas w tym momencie nie atakują za bardzo. On już stracił, no, dużą część życia. I jestem tylko szczerze ciekawy, kiedy on w końcu wypuści te swoje... A, tam już wypuszcza. Już te atakują. No nie, teraz te małe zestrańce. No nie. Tego jest, słuchajcie, za dużo. Ale już zaraz połowę HP straci. Więc może się to uda ogarnąć. Wypuszczę małe gównynka. Niezbyt mi się to podoba. O, małe już, UFO już wypuścił. Też o HP zaczynam się obawiać. Dobra, dawaj strzelać. Napastować go, już połowa HP, amunicji też połowa, mniej więcej. Może w ewentualności ostatnich tam paru ten, o Jezu, apteczkę wykorzystałem niechcący. Te lecą bombardiery. Mamy już dość mało, o wypuścił te UFA. Ale eksplodacja. Dobra. Nie. Kurde, z HP już będzie problem. Dobra, tamtego już nie będę amu tracił na tamtego. Dobra. Wydaje mi się, że dwa wystarczą, by typa dojechać, chociaż troszeczkę... Dostałem. I nie teraz te małe frajery lecą tu. Ale wybuchają. No już naprawdę mało HP, ale znowu wypuścił tych. A może nam się uda ogarnąć kampanię, bo bym... Szczerze to... Co cię napastuje? Ten cię napostoił, dawaj. Musiałem się uleczyć, bo już się bałem. Nie, to jesteś ty. O nie, ammo. Dobra. Ono już tak mało HP. Jedna ta została, jedna wieżyczka moja i tamta. Bo tamte, no tamte to już nie uratuje, nie? Bo nie mam czym. Tylko bym się zabił. Okej, tutaj to eksplodowają. Już nie, dobra, wygrałem to. Wydaje mi się, że nawet jeszcze jedno wypuszczenie tych ziomków tym nożem, przynajmniej tą jedną wieżyczkę uda mi się ochronić. I uwaga, 3, 2, 1, no wygraliśmy. W końcu mi się to udało zrobić. Debilu, czemuś pobiegł tam do niego. Ale Wiktor i tyle. Okej, replay nie daje, bo mi się nie chce. Quit, yes. Jest. No i zrobiłem to. I co to... Czekajcie, to już jest cało? Adventure? A, jest tylko jedna misja. To też mi smutno jeszcze, że byłoby fajnie, gdyby na przykład zrobili tych misji więcej, będziemy pobijali rekordy. Ale aktualnie... Oj. Ale aktualnie... 9 minut filmu, to jest bardzo mało, więc przydałoby się coś tutaj jeszcze zagrać, więc zagram sobie arenę. Zobaczymy ile mi się uda tutaj przetrwać na tej arenie. Szczerze mam nadzieję, że dużo. Amunicję, tego Jokera by się tutaj przydało zabić. Wow. Na 3 hity? Wow! Czyli tutaj tak jakby chyba troszeczkę ułatwili nam grę w tym. Tak, ułatwili nam. Headshoty zadają dużo więcej. Czyli troszeczkę nam tutaj ułatwili życie. Tamten Joker, to daleko też jest. ale widzę, że nie wszyscy nas... Większość ginie na 2 heady, ten już niezbyt. Nie wiem, czy dlatego, bo nie może, bo ma więcej HP od jokerów. Czy może po prostu, bo mu się nie chce. Ciągle wave 1. I jeszcze 5 typów muszę zabić. Ciekawe, gdzie oni są. Ale będę musiał, słuchajcie, wyjść z tej mojej kochanej kryjówki. A tu mamy jednego. Nie, też na 2. O, panie! Czy 3? To sobie armora od razu wezmę, bo leżą nawet 2 armory. To mi się szczerze przydało troszeczkę tego armora. I trzeba znaleźć 2, bo jednego już nie musimy. O, ten na 3 heady. Czy może jeden nie wtrafił, nie wiem. Okej. Jeszcze jeden przeciwnik. Więc powinno to pójść łatwo. Znaczy powinno, nie? Jak pójdzie, to tam nie wiem. Ale, o, jest. Ten typ był strasznie żarty. Ale słuchajcie, wave through. I słuchajcie, to już jest chyba... O, tam idzie już ze strzeleckie. Ja go nie widzę, więc walę tego. Nie. To nie jest już proste. Tu już się robią schody. Ten mnie chyba już zatłucze. Najgorzej jest, bo ammo mi się już kończy. Się naprawdę nie podoba, tam idzie jeden do mnie. 9. Tam się widzę jednego strzeleckiego, tam widzę jokera. I tutaj kolejnego strzeleckiego widzę. Strzelecki mi napastuje. Więc not good. Nie, zabije mnie. Ty akurat nie. Ktoś mnie na pewno zabije jeszcze w tej fali, ale nie ty. Teraz bardzo proszę, żeby nie było jeszcze ani jednego strzeleckiego. Bo idę właśnie się uleczyć. Dobra, tutaj ten joker. To jokerem się no problem. Nie, jest strzelecki. Dobra, tego jeszcze zabiłem. I ostatni. I mam 1 ammo, czyli będę musiał go z noża dojechać. Tam jest 1 HP. Jeśli coś, to może mi się go uda wykiwać i jeszcze przejdę drugą falę całą. To będzie po raz pierwszy. To amunicję zostawię sobie na bardziej. Tam jest ammo. To wiecie co? Będę próbował mu uciekać. Nie pokazywać się mu do momentu, kiedy po prostu nie będę wykokszony. O, tam było ammo, ale tutaj to jeszcze zbiorę. Po prostu będę zbierał różne rzeczy, aż będę w miarę wykokszony, tylko tam niezbyt lezę chyba. Dokładnie, dlatego nie chciałbym, nie chciałbym, żeby on mnie zobaczył, bo wtedy już nie będzie ucieczki, będzie mnie ciągle gonił. Aha, bo to się zmienia. Dobra, teraz mam armora. To weźmy sobie troszeczkę armora, HP i armora. Mam nadzieję, że on tylko mnie nie widzi. Najlepsze by było, gdyby już od minuty za mną biegał. Na szczęście tak nie jest. Dobra, troszeczkę się podleczymy. I tam jest amunicja, to sobie zaraz po nią pójdziemy. Chyba że ona zaraz się zmieni. I do tego chcę mamo. A, znalazłem pana! jest ode mnie szybszy, nie? Jednego heada panu wcisnąłem. Proszę, tylko niech do tego zdążę dojść. Dobra, zdążyłem. Dobra, tutaj go wykiwałem trochę. Nawet bardzo bym powiedział. Wiecie, czemu jego nie zabiję, nie? Dlatego tylko, bo po prostu chcę... I tutaj się dałem mu wrobić w balona. Co mi się niezbyt spodobało. Wave 3. No i tutaj zaraz zostanę pewnie zjedzony. O Jezu. Kapitan Ameryka, który strzela z karabinu maszynowego. Po prostu... O Jezu. I teraz jeszcze mi się zbagował karabin, ciągle strzela. Dobra, zabili mnie, słuchajcie. Ale 2 fale przetrwałem. No nie wiem, mój to jest rekord. Więc nawet spoko, że pobiłem swój rekord tutaj. Chętnie, bardzo chętnie, dobra. Chest. Aha, nieważne. I teraz tak. Battle Royale. Wiecie co? Spróbuję jednego Battle Royala zagrać. Okej. Okay. Bo wiem, że wy byście to chcieli, żebym jeszcze raz spróbował, bo tak praktycznie nigdy nie gram. Więc tak. Więc sobie zagram jednego Battle Royala. Sporzucam może sobie troszeczkę piłeczkami do kosza. Nie wiem, może pierwszy raz mi gdzieś się uda trafić, byłoby fajnie. A, 4-4. Dobra, nie wtrafiłem, słuchajcie. Jakby ta notka mogła zniknąć, nie? Jakby. Okej. Okay. Nie wiem, mogę spróbować skoczyć. Syk. Aha, tu nie można kierować. Nie można w jakiś mały sposób, czy nie można? Nie wiem, szczerze. Dobra, nie wiem, w ogóle nie odpalił mi się ten, mimo tego, że chciałem. Zapomniałam, że tutaj wszystkie rzeczy się nie da niszczyć. Nie wszystkie, znaczy. Jedna apteczka. Fajnie. Nieźle, nie? W ogóle dostałem opony, co to ma? Aha, armor. Nie, to tego też się nie niszczy. O, tamte na przykład da się niszczyć te wszystkie, które mi gotają. To jest taka... wiadomość, te, które mi gotają, że uwaga, będziecie musieli ten... jestem w strefie, to bardzo mnie to cieszy. Też niedługo się niszczy, to czekajcie. Dobra, pod zetką się... wziąłem sobie budowanie. Może pójdę na... tą latarnię, szczerze, byłoby fajnie. Okej. Okay. No, ogólnie no, każdy chyba woli Fortnite'a, który zresztą jest darmowy przy okazji. Niektórzy, mówię to, bo niektórzy, niektórzy wierzcie. Wiem, że niektórzy nie wiedzą o tym, że jest darmowy. Dlatego mówię to dla tych, którzy nie wiedzą, że jest darmowy. Na komputer też oczywiście, chociaż na telefon też można go zainstalować, więc właściwie tak naprawdę Mad GunZ i Pixel Guny, jeśli ktoś po prostu gra w nie dlatego, że bo nie może grać w Fortnite'a, no to tak naprawdę nie widzę potrzeby, no chyba, że macie naprawdę bardzo słabe te urządzenia, na którym gracie. No bo to rzeczywiście. Aha, i te drzewa się da niszczyć akurat? Nie mam pytań, nie? I mam... ile mam tego? 60. No, nieźle się to niszczy i widzę, że tutaj trzeba zniszczyć do końca daną rzecz, żeby można było w ogóle w jakikolwiek sposób dostać z tego przedmioty. co jest troszeczkę takie mało pocieszające. W ogóle fajna jest ta latarnia. No fajna, powiem, fajna. W Fortnite coś takiego się niszczy na hita, nie? W ogóle jak oponę mogłem dostać czegoś takiego? No, w Fortnite jest dużo głupot, ale nie aż tak. Takich, o. Jej, niszczę plastikowy bloczek i dostaję z tego żelazo i oponę. Wtedy w Fortnite można z kaktusa dostać drewno, ale no to taka przesada znowu nie jest, nie? Bo kaktus w pewnym tam sensie jest z drewna. W przeciwieństwie na przykład właśnie do tegoś takiego, czekajcie, bo ta latarnia jest bardzo wysoka. Ta wieża niestety nie jest, albo niestety. Dlatego wchodzimy na nią, bo mam nadzieję, że coś tam znajdę, skoro jest aż tak wysoka. Dostałem snajpę i topór, którego nie mogę dobyć. Serio lepsze zbieraki tu? Ja wam nie powiem, co się w tym momencie stało, nie? Nie powiem wam, nie wiem. Więc jeśli ktoś wie, co się stało, to byłoby miło, gdyby napisał w komentarzu. A ja wydaje mi się, że będę już kończył ten film, więc jeśli się wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę, a także subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. Więc zostawcie dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia o wszystkich filmach, jakie wrzucam na kanał. Tyle! Zbagował mi się w ogóle Mad GunZ, więc po prostu... Nieważne. Do zobaczenia. No i cześć!